Witamy Państwa w naszym porannym programie. Dziś mówić będziemy, no właśnie. O szkole, a właściwie o tych, którzy tę szkołę średnią, zwłaszcza kończą. Czyli o maturzystach stąd w naszym studiu naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Pan Aleksander Iszczuk. Dzień dobry panie naczelniku, witam serdecznie. Panu. Pamięta pan jeszcze swój bal, bal maturalny? Ależ oczywiście tak. to są. W pierwszej parze chwili. był pan w Polonezie, czy nie? E, nie, nie to, to ja miałem specyficznie, bo w tak. tym samym czasie był bal naturalny, e, bal e, studniówka. Była studniówka e, e, u mojej obecnej żony, więc ja byłem na dwóch a na dwie? Wieczoru, więc to kompletnie niezapomniane. A, to, to rozumiem. Dzisiaj o maturzystach mówić będziemy, ale pozwoli pan, że najpierw rozpoczniemy króciutko. Ranking perspektyw pokazuje, że owszem, opole w województwie równych sobie nie ma. Natomiast tak na skalę kraju no nie widzę, żebyśmy się tak mocno pieli po, tej, po tych szczebelkach drabinki rankingowej, jeśli chodzi o ranking ogólnopolski. Nie, nie jest źle, nie jest źle. Najtrudniejsze, najtrudniejsze w rankingach jest to, żeby utrzymać pozycję, a od lat cały czas to jest ten sam wysoki poziom. Na tysiąc ponad szkół, które są rankingowane być 30 którymś to naprawdę dobra pozycja. Okay. I pamiętajmy, że każdy ranking to jest tylko wycinek pracy szkoły konkretnej. Tutaj jest brana pod uwagę. Matura i Olimpiady. Matura na podstawie i na rozszerzeniu plus osiągnięcia maturalne. Natomiast możemy rankingować sportowo, możemy rankingować towarzysko, sukcesy teatralne, artystyczne i tak dalej. Także różnorodność pracy szkoły jest okay. bardzo szeroka i w tym rankingu, w tym pomiarze te szkoły są w tej pozycji, która w tej chwili mamy jest postąpienie okay. w stosunku do zeszłego roku te każde oczko wyżej jest to wytężona praca, bo bardzo łatwo się spada. wystarczy, wystarczy y, y, jakieś jedno potknięcie i, i w rankingu i jest się w, w dół. Ale nie martwi Pana też trochę to, że y, owszem trójka y, w liceach, potem y, dwójka ekonomiczniak y, i elektryczniak, y, ale że te pozostałe szkoły, że troszkę nie dociągają jeszcze do, do góry. Fajnie by było, żeby raz się w rankingu chociaż coś zamieniło. Czasami mhm. się zamienia, no, tak. szczególnie no, elektryczne z ekonomiczne. Elektroniczne, tak, tutaj tak. jest płodozmian, bym powiedział, bardzo systematyczny. Natomiast metodologia przeliczania też uwzględnia wielkość szkoły. To taka propos dwójka, Aha, trójka. Mhm. Więc dwójce ciąży to, że jest dwa razy większą szkołą, ponad dwa razy większą szkołą niż trzecie liceum, jeżeli chodzi o przeliczanie rankingu olimpijskiego. Natomiast y, y, obserwuję i owszem, te doły, i one nie są złe, bo tam nam się powolutku pnie i y, 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 ósme liceum, i pierwsze liceum. Tego nie widać w tych pierwszych tabelkach i wnioskach medialnych, ale jak się weźmie tą tabelkę, y, dokładnie przeanalizuje, to te postąpienia są. także to, to, Czyli to, nie jest, przed nami. to jest, jest przed nami. Ilo maturzystów może przystąpić Panie Aleksandrze do matury w tym roku w Opolu? W tym roku w klasach maturalnych mamy około e, 2400 e, uczniów, uczniów i uczennic e, i e, Ilu przystąpi, ilu będzie maturzystów, to sobie odpowiemy na początku maja. Ilu przystąpiło, ponieważ po pierwsze, do 7 lutego jest ostateczny czas składania deklaracji i w Wtedy dopiero pierwsza klamka zapadnie, a druga klamka dla niektórych zapadnie pod koniec kwietnia. Czy dostaną czy, promocję? Czy zdadzą, zdadzą. <gamy> ostatnią klasę, czy, czy będą ją powtarzać? Także pewnie jakieś niewielkie korekty mogą się zdarzyć, ale generalnie możemy powiedzieć, że grubo ponad 2000 uczniów do matury przystąpi. Proszę pana, pytam o to dlatego, że czy zapoznał się pan z petycją do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o ludzki wymiar nowej matury z językiem? Polskiego, czyli murem za maturzystami. Pytam pana o to, bo pamiętam kilka lat temu rozmawialiśmy na temat historii i egzaminu z historii. Pan, jako historyk, też wtedy głośno mówił, że coś tutaj jest nie tak. Czy znowu, jak to się mówi, no nie zakopiemy czegoś zupełnie niepotrzebnie? E tak, widziałem tą petycję. Dodam, że to nie jest jedyny przedmiot, który w mediach społecznościowych upomina się o refleksję. Również Angliści zwierają szeregi i alarmują, że coś jest nie do końca dobrze przygotowane. No, mnie nie, nie do końca to dziwi, bo po pierwsze, po pierwsze, w momencie kiedy uczniowie, którzy teraz są w czwartej klasie, przystę przystępowali do e, e, egzaminów po ósmej i, e, i starali się o e, przyjęcie do szkoły średniej. Bo dodajmy, że to jest wtedy, pierwszy rocznik do czteroklasowych czy, pierwszy, liczeów, pierwszy prawda? Czter tak, bo po reformie. Wtedy jeszcze te reguły gry nie były znane i to jest nie w porządku. Mhm. Jakoś tak się u nas dzieje, że wydaje się w ministerstwie, że jeżeli powiemy, jak będzie wyglądała matura w momencie, kiedy uczniowie są w drugiej czy w trzeciej klasie, to jest OK. To się meczu okay. reguł się nie zmienia. To nie jest ok. Także ten czas powinien być dłuższy i nauczyciel powinien od pierwszej klasy wiedzieć, dokąd zmierza. I oczywiście uczeń, dokąd zmierza, jakie warunki będą na maturze. To jest po pierwsze, po drugie Myślę, że jesteśmy refleksyjni. Mówię o osobach dorosłych i decyzyjnych mhm. i to, że mieliśmy za sobą dwa lata zaburzeń covidowych i nie do końca taki uporządkowany ostatni rok, jeżeli chodzi o a przynajmniej ostatnie półrocze, jeżeli chodzi o wydarzenia na wschodzie, przyjmowanie uczniów ukraińskich, to wszystko odbija się na rytmie pracy szkoły i, i myślę, że szczególnie te covidowe zdalne uczenie powinno gdzieś komuś dać do Myślenia, czy na pewno to jest ten odpowiedni moment, żeby, żeby te zmiany wprowadzać. One są bardzo ambitne. Myślę, że to jest takie delikatne słowo, na, na, na miarę naszych marzeń. Natomiast z tego, co słyszę od nauczycieli, w zasadzie, jeżeli chodzi nawet chociażby o maturę rozszerzoną, to uczeń w niektórych punktach nawet nie ma o co się oprzeć w swoich zmaganiach, ponieważ. Te lektury, które były przerabiane, nie dają mu możliwości wykorzystania i napisania tego, czego mm. od niego oczekuje. No właśnie, oni zwracają uwagę, myślę, autorach petycji, przeczytam, radykalnie zmieniła się sama filozofia egzaminu. I to jest bardzo istotne i dla nauczyciela, i dla ucznia. Tak, tak dokładnie tak. Ja pozwoliłem sobie przynieść i pokazać, jak wyglądają arkusze egzaminacyjne. My często posługujemy się tym zwrotem arkusz egzaminacyjny, ale zdecydowana większość społeczeństwa jeszcze w pamięci ma maturę z zieloną czy czarną tablicą i białą kredą i pytania napisane i wypracowanie w tej chwili ta matura się wydłuża myśmy pisali 5 godzin teraz będą 4 godziny i na podstawie no i to jest to jest proszę państwa arkusz z którym pracuje e, młodzież e, przez ten czas, odpowiadając na bardzo e, liczne pytania, pisząc e, w, w wypracowanie, interpretując, e, e, interpretując e, w, w... i to jest arkusz języka polskiego, dodajmy. Tak, tak, tak. Mówimy o języku polskim, tak, mówimy o literaturze języku polskim, więc nie, nie da się. Uciec od różnych tematów, i to jest, to jest podstawa, rozszerzenie również rozbudowane, także to są te arkusze, z którymi młodzież musi sobie poradzić. 17 stron i 20, 20 stron, 22 strony do przepracowania. I chciałbym się zapraćować bardzo, ambi bardzo ambitnych tematów. Mhm. I ja od lat. Żeby jakby dotrzeć do, do problemu, z którym się zmagamy, od lat apeluję o pewien eksperyment. Poprośmy studentów piątego roku, filologii, filologii polskiej, polskiej tak. filologii <laughs> polskiej, żeby usiedli do tych arkuszy podstawowych i rozszerzonych i je rozwiązali. I sprawdźmy uczciwie. S społecznie, sami przed sobą, w którym miejscu jesteśmy. Weźmy arkusze z historii czy z matematyki i idźmy do studentów piątego roku e, czy drugiego e, magisterskiego roku, e, e, do matematyków, do historyków, dajmy im te przedmiotowe i sprawdźmy, czy są w stanie na, czy, czy, na 80% do, napisać. Czy, 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 czy są w stanie napisać. Hmm. I to jakby troszkę chyba powinno... Y, y, albo uprzytomnić, albo obnażyć, w zależności co ktoś I to jest właściwie to takie pytanie retoryczne do co, co Pan mówi do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja mam taką pokusę od dawna, mhm. e, żeby wziąć grupę e, e, na, nawet chętnych, reprezentacyjną, która siądzie w tym samym czasie z nieznanymi arkuszami, w tym samym rygorze i przystąpi do e, rozwiązania e, w, no bo przecież e, mamy w pamięci różne wypowiedzi e, autorów, którzy byli e, na. Ich teksty były na maturze mm -hmm. i później e, sam autor Ty mówił, mówił że, że No nie bardzo wiem, bym ja napisał na ten tak, temat. I tak, jak to zinterpretował. E, no właśnie, bo przecież przez lata był pan dyrektorem. E, troszkę nauczyciele i dyrektorzy nie mają związanych przez to rąk. Panie Naczelniku, właśnie przez tego typu decyzje maturalne, myślę już o, o, o latach, mówiliśmy o historii, mówimy o językach, teraz i polskim, i angielskim, e, czy to o to chodzi? Bo to chyba wszyscy wych wychodzą poszkodowani z tego, e, z, z ca z całości tego. E, to znaczy tak, dyrektorzy nie mają wyjścia, bo są przepisy, które muszą realizować. Także tutaj wielkiej dyskusji nie ma. E, w, w dyskomforcie są nauczyciele, którzy są niejednokrotnie rozdarci, czy zgodnie z, z podstawą, czy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, czy mądrze. Natomiast no, no jest taki troszeczkę klimat zaostrzenia i, i trudno się nawet, Oficjalnie dyskutuje na, na te tematy, jakoś ludzie się chowają ze swoimi myślami. No i chyba stąd ten wybuch na, na forum, takim, które jest troszeczkę bezimienne i, i tam bardzo mocne teksty można przeczytać. I ze strony. Ale myślę, że to byś nie? że jest szansa na, na taką zmianę, skoro wszystko się zmienia, tak jak mówiliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, bo tu autorzy tej petycji podkreślają, do kiedy te zmiany następują, tak, one następują tak, miesiące tak, po tak, miesiącu, tak, to tak. nie jest tak, że było raz i koniec. Tak, tak, tak. I, i, i zwracanie uwagi było y, też wielokrotne, no chyba troszeczkę, tak mam wrażenie, oczywiście ja nie uczestniczyłem w procesie y, opracowywania, ale, ale mam wrażenie, że y, po raz kolejny y, gubi nas y, brak y, konsultacji społecznych. Dialogu, zwykłego dialogu społecznego, szerokiego dialogu, żeby ustalić pewien nurt, który powinien być poprawny w oparciu o wiedzę praktyków, bo to jest najważniejsze, bo dla akademików być może jest to oczywiste, ale, ale trzeba by się oprzeć o materię rzeczywistą, więc tej, tych konsultacji chyba. Nie chyba na pewno zabrakło i być może to, co w tej chwili będziemy wprowadzać, nie budziłoby kontrowersji za, za dwa lata, za mhm. trzy lata. Kiedy byśmy wszyscy wiedzieli, każdy by już do szkoły, Doskonale wiedział, co czeka, co musi przepracować, bo to nie jest tak, że minister podpisze rozporządzenie, a nazajutrz nauczyciel już wie. Jest pewna bezwładność i ona nie jest liczona ani w dniach, ani w tygodniach, tylko w miesiącach. Nim to się e, e, przebije, nie, nim to się zrozumie. E, w tej chwili były e, sprawdzane e, próbne matury i nauczyciele między sobą coś ustalali ale przecież nie o to chodzi, to powinno być klarowne, Jasno ustalone, ja, tak. klarowne tak? A, a nie umówmy się, że, że to punktujemy, a to nie punktujemy, a później, a później egzaminator umówi się z drugim egzaminatorem trochę inaczej. Tak, a propos egzaminatorów, z tego, co, co, co czytam, to być może będzie problem ze znalezieniem tych, którzy będą te matury sprawdzać, bo, bo to jest takie już zmęczenie materiału po stronie nauczycieli, a ja przypomnijmy, że nauczyciele, nie wszyscy, ci, którzy mają Zaliczone odpowiednie egzaminy, również są egzaminatorami i soboty, w soboty, w niedzielę, w piątki, w sobotę, niedzielę siedzą i te matury po napisaniu przez maturzystów sprawdzają, czy też prace po ósmej klasie. Także e, to e, konfliktowanie się ze środowiskiem nauczycielskim jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i miejmy nadzieję, że nie będzie to ze szkodą dla e, uczniów. i e, w, Pytanie, czy, czy to coś da. Boję się, że, że materiały, one są wielo, wielo, wielo tysięczne, że, że one już może są złożone gdzieś w magazynach. Mhm. Także być może ta już dobrze, jest przygotowana. Nie, tak. Także e... trudno mi powiedzieć. Tak jak powiedziałem, 7 lutego mija termin składania deklaracji. I wtedy zaczyna być już ten zegar taki bardzo przyspieszony, przygotowań, bo procedury maturalne, te po stronie szkoły, których nie widać, one są rozpoczynane we wrześniu danego roku szkolnego, tak żeby na początku maja było doskonale wiadomo, kto w której sali ma zasiąść i napisać. Dziękuję panu bardzo serdecznie za wizytę w studiu. No, miejmy nadzieję, że maturzyści. Z z radością przyjdą na swoje bale studniówkowe, będą się bawić i przez moment, chociaż zapomną w głowie o tym, co może ich czekać. No a liczmy na to, że jakiś rozsądek e, jednak u egzaminatorów, przecież oni też mają dzieci, więc ja tego nie mogę czasem zrozumieć. Pewnie też mieli bale, pewnie też mieli bale studniówkowe. Żeby, żeby przez ten pryzmat też jakoś na to popatrzeć. Aleksander Iszczuk, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Wydział 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 Miasta był naszym i Państwa gościem o poranku.